Państwo, na chwilę przed uroczystą inauguracją, przed tym uroczystym otwarciem targów, o zabranie głosu proszę gospodarza obiektu, w którym się dziś znajdujemy, księdza rektora doktora Ireneusza Bochińskiego. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie jako współorganizator i gospodarz miejsca witam Państwa na 15. w pewien sposób jubileuszowych targach pracy i Dniu Edukacji. Do całej tej listy wielkiej gości, patronów i współorganizatorów przyłączam się ze swoimi pozdrowieniami, wyrażając wielką wdzięczność, radość i jest to dla mnie wielkim honorem, że zechcieli Państwo wybrać to miejsce, aby te jubileuszowe targi tutaj właśnie się odbyły. Centrum Idei ku Demokracji to nie są tylko mury, ale przede wszystkim ludzie, którzy je tworzą. Jak widać, warto było te mury rewitalizować, aby to, co się dzisiaj odbywa w tej materii ludzkiej i relacji międzyludzkich, mogło się dokonać. Za to wszystko chcę podziękować głównemu inspiratorowi i organizatorowi, panu Grzegorzowi Kozłowskiemu. I nie wiem, jak to jest. Ja nie wiem, czy uważamy, ale myślę, że Państwo w tak doskonałym nastroju jesteście, w tak cudownym miejscu, okroszone wspaniałą pogodą, a Kościół jest pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej. Także myślę, że jesteśmy szczęśliwcami i że dzisiejsza atmosfera udzieli się Państwu nie tylko dzisiaj, ale na dłużej, żebyście mieli tą pogodę ducha tak długo, jak tylko zechcecie. Prezydent, otwieraj. Otwierając te targi, życzę, aby były one tak udane, jak piękne jest to miejsce i jego otoczenie, to znaczy Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim. Wszystkiego dobrego.